Właściwie wszędzie musimy być dobrze przygotowani, kiedy idziemy na spotkanie. Kiedy wchodzimy na egzamin, musimy mieć dobrą wiedzę albo dobrze słuchać na giełdzie, kiedy ludzie wychodzą z egzaminu, żeby zebrać jakieś informacje, jakieś wiadomości. Kiedy idziemy do urzędu, to wtedy przygotowujemy papiery, potem jakby kolejność argumentacji po to, żeby uzyskać urzędnika najlepsze rozwiązanie. Kiedy idziemy do spowiedzi, no musimy się przygotować, że musimy wiedzieć, o czym mamy mówić. W jednym jedynie przypadku nie trzeba być przygotowanym. W jakim? Kiedy jesteśmy świadkami Jezusa, kiedy z Jego powodu jesteśmy wtrąceni do więzienia, może to być więzienie symboliczne, wtedy nie musimy się przygotowywać, bo wtedy nie rozmawiamy z kimś z poziomu naszego intelektu, wiadomości, potrzebnych informacji, ale rozmawiamy z poziomu serca. Zawsze jesteśmy w stanie bardzo dużo powiedzieć o doświadczeniu Jezusa Chrystusa, o Jego miłości, o Jego trosce, o Jego poszukiwaniu nas jako zagubionej owcy, o tym, który nas po prostu zbawił.